Kiedy 24 lutego 2022 roku Rosja rozpoczęła inwazję, szanse Ukrainy na odparcie ataku Kremla zależały od determinacji, odporności i odwagi ukraińskiego żołnierza oraz od skali pomocy wojskowej i finansowej udzielonej przez zachodnich partnerów. To nie pierwszy raz, kiedy ukraińska niepodległość jest zagrożona z powodu rosyjskiego imperializmu. 100 lat temu, w 1920 roku, nowo powstała Ukraińska Republika Ludowa stanęła w sytuacji podobnej do tej, w której dziś znajduje się prezydent Zełenski. Bolszewicy, którzy umocnili władzę w Rosji, zamierzali rozszerzyć komunizm na zachód. W obliczu przewagi liczebnej wroga, ukraiński przywódca Ataman Symon Petlura rozpaczliwie potrzebował sojuszników. Mimo wcześniejszych burzliwych stosunków, zjednoczeni przez wspólnego wroga, Ataman Petlura i polski przywódca marszałek Józef Piłsudski podpisali w kwietniu 1920 roku umowę warszawską. Wspólną walką Ukraińcy i Polacy naprawią błędy przeszłości, a krew przelana wspólnie w walkach z odwiecznym historycznym wrogiem Moskwą uświęci nowy okres wzajemnej przyjaźni Ukraińców i Polaków, powiedział Petlura. Sprzymierzone wojska polskie i ukraińskie wyzwoliły 7 maja Kijów z rąk Armii Czerwonej. Sukces był jednak krótkotrwały. Armia Czerwona rozpoczęła wściekłą kontrofensywę, która zepchnęła Polaków aż na przedmieścia Warszawy. Polsce udało się pokonać bolszewików w oszałamiającym zwycięstwie znanym jako Cud nad Wisłą, ale mimo największych wysiłków Polacy nie byli w stanie zapewnić Ukrainie niepodległości. Wielu ukraińskich żołnierzy znalazło schronienie w Polsce. Natomiast ich przywódca, Ataman Petlura, udał się na emigrację do Paryża, gdzie został później śmiertelnie postrzelony przez człowieka podejrzewanego o bycie radzieckim agentem. W 1991 roku Polska jako pierwszy kraj uznała niepodległość Ukrainy. Dziś, podobnie jak wtedy, Polska stoi po stronie Ukrainy. Jest drugim po Stanach Zjednoczonych największym darczyńcą pomocy wojskowej. Tego lata Polacy przekazali m.in. 300 czołgów swoim ukraińskim przyjaciołom. Może dlatego, że Polacy do dziś rozumieją to, co wtedy wiedzieli Piłsudski i Petlura.